Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię, mleko lubię. Lubię mleko. O, dzień dobry, po raz kolejny. Dzień dobry, po raz kolejny. W związku z tym, że mamy niedzielę, Krzysztof wygłosi expose na niedzielę do wszystkich ludzi narodu polskiego i nie tylko. Dzień dobry Państwu, kochani moi, jak zawsze mówię, przyjaciele i nieprzyjaciele. Co wam powiedzieć wam? Żeby byli spokojni. Najważniejsza sprawa, życzę wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, radości w życiu, pomyślności, Bożego błogosławieństwa. Idźcie do kościółka, do kościołów, módlcie się o zdrowie swoje, o zdrowie mamy, taty, brata, siostry. Każdy za siebie niech się modli, czy w kościele, czy w domu. Bóg, Pan Jezus, Matka Boska przyjmie modlitwę. Zawsze. Każdego. Jak nie może iść do świątyni Bożej, może w domu się pomodlić, wziąć książeczkę, pomodlić się, poczytać litanie, nie litanie. Różaniec odmówić. Różaniec, cząstkę. Za zdrowie swoje, za zdrowie mamy, taty, kolegi, koleżanki i tak dalej. Co jeszcze życzyć wam? Spokoju, ducha, żeby niedziela była jak niedziela. Nie dokuczać. Bez alkoholu? Bez alkoholu, żeby było spokój, cisza. A piwko jedno do obiadu? Bezalkoholowe. Bezalkoholowe do obiadu, tak? Tak. A lampka wina? Bo tak się pije ponoć, lampkę wina do obiadu. Czy to wskazane jest, czy tego unikać? A to jest natrawienie, pamiętaj o tym. Wiem o to. No wiem to właśnie. Czy zezwalasz na lampkę wina? Na lampkę wina może się każdy sobie wypić. Bo to jest, jak Jarek powiedział, i natrawienie, i na zdrowie. Księże piją nawet lampkę wina. A piją, a jak mają kilka mszy, to on co, w ciągu dnia kilka lampek wypije? No? No, butel opierdoli. Przez niedzielę. No. No to jest to tak, można tak? Oni nie tylko wino piją, ale i lepsze trunki piją. O, widzisz, no. Bo byłem, widziałem na własne oczy, jak księża spożywają często gęsty alkohol. To nie to chodzi, że wiesz, do mszy świętej. Do mszy świętej księża piją alkohol, wino pontowe bezalkoholowe, to takie są specjalne wina, że wiesz, jeszcze dolewają wody. Letniej wody dolewają, żeby rozrobić, żeby nie było tego alkoholu, tylko żeby był. Aha. Jako krew. One to piją jako krew Pana Jezusa. I bo Pan Jezus nie zejdzie z nieba, Bóg nie zejdzie. I nie pokaże, że ja piję swoją krew. I one modlą się do Boga, do Pana Jezusa, ażeby Bóg dał dla każdego zdrowie, szczęście i tak dalej. Oni są, księża, w zastępstwie Boga, Pana Jezusa. Tak. Pan Jezus i Bóg nie zejdą do nas. My uważamy księży za Boga, za Pana Jezusa, że one to przedstawiają dla nas, że Bóg tak pił swoją krew. A pił swoją krew? Ja nie byłem na tamtym świecie, ale mówią niektórzy ludzie, że pił. To niektórzy byli i widzieli? A ja wiem, ale jak tak wiesz, mówią, to wiesz, może widzieli, nie wiem. Ale wiesz, księża muszą być w zastępstwie. One są, jak ja powiedziałem, dla księża na pogrzebie, jak dla
Edwarda, tak, który ksiądz odprawił za Wojtka mszę, to powiedziałem przed mszą, rozmowa była, proszę księdza, mówię, wy w zastępstwie Boga tylko jesteście. Wy nie jesteście ludźmi bożymi i tak dalej, tak jak Bóg, że tylko wy jesteście w zastępstwie. Tak, panie Krzysztofie, my tylko zastępujemy Boga, a my normalni ludzie. Bóg nas wybrał na księży, na wszystko i my musimy spełniać przykazanie Boże. A jakie są przykazania Boże? No, trwać ofiarę, mszę świętą, krew wypić, a to nie krew, tylko wino jest takie jak krew czerwone i oni leją do tego kielicha. A może taki ksiądz popaść w alkoholizm przez takie msze? Jak to nie jest akuratem winem, no, tylko wino jest zerowe. No a jak, no, bo powiedzmy, że część księży tak robi, że piją zerowe, ale część podejrzewam, że piją... Każdy ksiądz musi pić zerowe. A jak nie pije takiego zerowego, to co? Co? A jak... To on rozrabia. To co, grzech ma? Co? To grzech ma? No, nie powinno pić we mszy świętej tego. On idzie do sklepu i patrzy na półkę. A idzie w sutannie i kupuje wino? Nie. Czasami w sutannie idą, czasami bez. W marynarkach idą. Bo one księże normalne ludzie są. Ja wiem. I idą do sklepu, stoją w kolejce. Patrzą na wina, na, wiesz, bezalkoholowe. Na piwa. A piwo bezalkoholowe też może wypić? No piwo może wypić bezalkoholowe. Ale wiesz... Nie dużo, wiesz. Z umiarem wszystko, tak? Z umiarem. I wiesz, a jak mu się odprawia ksiądz, to ci powiem, bierze zakrystian, ministrant, podszykowany już, wiesz, w kielichu innym, wiesz, wino nalane, te bezalkoholowe, wiesz. A jeszcze do tego zakrystian podgrzewa wodę, gotuje po prostu letko, wiesz, i ona trochę stygnie i jak msza jest, to z innego kielicha wlewa do tam, gdzie trzeba, do kielicha jakby krew i podnosi mu, to jest krew Pana Jezusa, pij, będzie wylane i wypita za twoje grzechy, za nasze grzechy, twoje. I on wszystkich. No jak ksiądz mówi do ciebie, to mówi twoje grzechy. No. A nie mówi za nasze. Bo ksiądz nie ma grzechów. Ja że nie ma. Ma? Ma. A komu ksiądz się spowiada? Biskupowi. Biskupowi? Tak. To tego nie A wiedziałem. Biskup kardynałowi, a kardynał papieżowi. A papież? Do Boga. Nie musi przed nikim. Przed Bogiem. Przed Bogiem klęczy. Przed Matką Boską. I po cichu sobie modli się. I mówi... A to nie może każdy tak sobie się pomodlić, tylko iść dla chłopa gadać jakieś grzechy? Co? A ksiądz nie powie i przypuszczę moich grzechów do ciebie. Nie ma prawa. No ale to po co? A na przykład ja przed Bogiem nie mogę się wyspowiadać sam? Nie. Nie? Nie. A dlaczego nie? Dlatego, że od tego mamy księży powołanych. Że zastępców Boga. A później ksiądz podnosi rękę i modli się do Boga. To tak zwana droga służbowa, tak? Tak. Do księdza, ksiądz do papieża, papież nie, do... Nie, nie, ksiądz do biskupa. Ksiądz do biskupa, biskup do kardynała, kardynał... Albo ksiądz do... I albo... patrz, no to popatrz, to teraz ja idę do księdza, się spowiadam. Tak. Ksiądz przekazuje moje grzechy do... Posłuchaj. Do biskupa, biskup do kardynała, kardynał do papieża, a papież do Boga, tak? Tak. To tak się odbywa. Tak. Aha. A sam ja przed Bogiem nie mogę się wyspowiadać? Możesz się pomodlić i czemu nie, ale wiesz, komunii przyjmiesz. A kto mi zabroni przyjąć? Sam? Pójdziesz do zakrystii, będziesz komunii i włożysz? A ksiądz mi nie da? Ale pewnie, że nie da. Powie, a byłeś w spowiedzi? Tak, u Pana Boga byłem w spowiedzi. A, u Pana Boga, powie. A pyta się, ci każdego się pyta, czy byłeś w spowiedzi? Kto chce, to idzie i bierze chyba, tak? Może się zapytać się. No to powiem, że byłem. No i co? U jakiego księdza? Gdzie? A u Stefana. Jakiego? Kowalskiego. A wiesz, że wysłuchuje to Bóg, Pan Jezus?
że nasze grzechy, to nic, że my mówimy grzechy dla księżów i tak dalej, ale wysłuchuje Bóg, Pan Jezus, nasze grzechy. No tak, dlatego, dlaczego nie można przed Bogiem się wyspowiadać, tylko dla chłopa w czarnym... Możesz i przed Bogiem sutanie się wyspowiadać po cichu sobie, ale... A dlaczego na przykład kobieta nie może być księdzem? Co? Dlaczego kobieta księdzem nie może być? A w niektórych państwach chcą. A no w Polsce dlaczego nie? No, jest chyba nieprzyjęte, żeby kobieta była... A kobieta może być Matką Boską. A no, a księdzem nie może być? Nie. Ksiądz jest księdzem. Chłop. Chłop musi być księdzem, tak? Kobiecie nie przystoi? Nie. Na tą. Kobieta idzie na tą. Niedawno mówiłem tobie. Na zakonnicę. Na zakonnicę. Tak. To czym ludzie mają się kierować, Krzysiek? W tym Bogiem. Bogiem. W tym dzisiejszym dniu ludzie mają się kierować Bogiem? Jaką drogę obrać? Uczciwą, sprawiedliwą, godną, rzetelną. Pójść do kościółka, wyspowiadać się. Przyjąć ciało Chrystusa. Tak, bo to, co opłatek podnosi ksiądz, to jest ciało Chrystusa. Ksiądz mówi, spożywajcie ciało Chrystusa, Pana Jezusa. I pijcie krew. I pijcie krew. Czyli wino. Za nasze grzechy. Albo zdrowie. No wino się pije na zdrowie chyba, czy nie? No co? No tak. Żeby tak ksiądz poniósł kielich, tak powiedzieć. To jest ciało Chrystusa i pijcie krew. Na zdrowie. Za nasze. Proszę księdza, to nie krew, ale wino. Pijcie za nasze... Zdrowie. Zdrowie. Albo garło moje, a za zdrowie wasze. Od ksiądz by dał mi. Nie można to. Nie, to już żartujemy, Krzysiek. Co? Żartujemy przecież. No, nie można z tego żartować, bo Pan Jezus był przebitym. Przebitym miał boczek. A był też człowiekiem, wiesz. Był też człowiekiem. Normalnie chodził. Miał nóżki, wszystko ma. Wszystko. Ciało. I diabeł, szatan przepił. Przebił. Przepił? Przebił. Powiedziałeś przepił. Ty tak, o już picie w głowie tobie. Ja mam dobry słuch. Powiedziałeś przepił. Szatan przepił, no. Krzysiek. Przebił. Przebił, no. I krew się lała. I Matka Boska, Matka Pana Jezusa wycierała chusteczką. Matka Boska nigdy czapek nie nosiła. Chusteczki na głowie miała. Chusteczka to jest do nosa. Chusty. No chusty. No to a chusteczka do nosa. Ale to się mówi tak, że wiesz. U nas mówili, wiesz, chusteczkę na głowę nałożysz, tak moja mama. To twoja mama może spokrewniona z Matką Boską? Co? Twoja mama, jak takie chusty nosiła? Miała różne chusty. I tu mówili, jak przyjechali, o, ta kobieta jedna jest uczciwa, tylko zobacz, tak jak Matka Boska. Brała przykład z Matki Boskiej. Co? Brała przykład z Matki Boskiej. Tak. Do kościoła jedzie, zawiązuje chustę. Gdzieś na rynek jedzie, no już lepszą, wiesz, taką rynkową, wiesz. Wiesz, zachodzi do sklepu, patrzy po chustach, żeby nową kupić. To na każdą okoliczność miała chustę, tak? Tak. Szła do świnek, to inna chusta, tak? Starsza, najstarsza. No, stara, tak? No. Takiej już gorszej jakości, tak? No. Porwane, czy tam... Nie porwane, ale wiesz... No, wyblakłe. No. No. Do ogrodu też tą samą nakładała, mm-hmm. wiesz. Do sklepu już lepszejszą. Tak. A do kościoła tak. Najlepszejszą. Najlepszej. No to dobrze. Prawidłowo. No. Ja mówię, mama, ja kupię tobie czapkę. Nie! Ja nosić nie będę. Mm-hmm. No czemu, mama? Zobacz, kobiety chodzą w czapkach i nie krzeszą, nic. Nawet koleżanka przyszła do niej tutaj, wiesz, za mostu, w czapce, nie? Ale to było letnia pora, to letnią czapkę miała. A mówię, ja pójdę sobie kupię, podjadę czapkę kupię. Ja nie będę źle wyglądać, chustkę kupię. A twoja mama była blondynką, szatynką? Szatynką. Szatynką. A szatynka to jaki kolor włosów?
Takie brązowe. Brązowe, tak? Mhm. Kasztanowe. Takie podrude. No, nie całkowicie rude. Ale takie... Ale tacy się kochał, lubił żonę i koniec. Ale w sensie, no na kocu pokaż. Na koniu, który to kolor. Taki włosów. Bo to brązowe są. Jaśniejszy cię... O takie, tak? Takie coś. Ale, wiesz, ładnie... A tatuś jakie miał? Tatuś prawie łysy był. No ale to łysy, od maleńkości łysy? Ja od maleńkości, wiesz, jak mały byłem, to wiesz, nie przyglądałem się nam, jakie, ale chyba czarne miał. Tatuś czarne miał włosy? I Boguś czarne. I Boguś czarne? I ty masz ciemne takie? Nie, ja po mamusie, po włosach poszedł. A to takie mamusie miała włosy? No. Ciemne. Ja ci znajdę zdjęcie Bogusia, tatuś miał kręcone włosy. Mhm. Ach, kręcone, takie wiesz, fajne. Jak umyję szamponem włosy, wiesz. A najlepiej robi się szampon, wiesz czego? Z pokrzywy. Pokrzywowy. Ugotuje się ten wywar, wiesz. Te liście wyrzuca się do innego garka, wiesz. A ten wywar, co jest, wiesz, garku stoi, wiesz, czerpakiem bierze się do mi... A jak potem zrobić, żeby on się pienił? On sam się pieni. Pieni się? Sama pokrzywa się pieni? Sama. Jak jest, gotuje się, ona się prze... Wiesz, jak woda się gotuje? No wiem. To ona nabiera koloru od pokrzywy i wtedy, o, włosy zdrowe. To ty całe życie myłeś takim pokrzywowym? Tak. Dlatego siwych nie masz włosów w ogóle. Tak. I teraz myję pokrzywowym. 60 lat, a siwych włosów nie masz. Bo zawsze mama... Mama, babcia, wiesz, jak mały był, to mama miała mnie włosy. No to chyba to normalne. Wiesz, mówię, chodź Krzyśku, chodź. A ja, bo wiesz, jak poleci szampon, wiesz, tu opieczę w oczy. Płaci się, małe dziecko. Zaraz umyję tobie, zaraz. I wodą czystą opłuczę oczki, żeby wiesz, przestał. Zaraz przestaniesz płakać, zaraz. Jak wiesz... Zobacz, wymyję szampon, ten wiesz, to już dziecko przestanie płakać. Później włosy umyję, wiesz, ręcznik. Dobrze, Krzyśku, ale powróćmy do słowa na niedzielę, czyli do swoich widzów, do wszystkich ludzi na całym świecie. Życzę im zdrowia, szczęścia, pomyślności, radości w życiu, Bożego błogosławieństwa, uczciwości, sprawiedliwości i godności. I trzeba życzyć ludziom, żeby mieli pracę? Żeby pracę mieli, żeby zarabiali dobrze i tak dalej. Powiedziałem pieniążków. No to no pieniążki się biorą z pracy. Bez pracy nie ma kołaczy. Zgadza się. No. Zgadza się. To jest twoja praca, nagrywanie filmów. Tak. Zgadza się? Tak jak Wojtek zawsze powtarzał. Jak Wojtek zgadza się. Powtarzał. To jest moja praca. Tak. A to jest twoja praca. No. Każdy człowiek pracuje jak może. Tak. Jak umie, jak może. Zgadza się? Oczywiście, Krzysiek. Ty pracujesz gdzieś tam, wiesz, indziej. Ja pracuję tak. Inny tam kobieta pracuje też gdzie indziej. Wiesz, każdy... Są różne zawody, tak? Różne. Sprzedawca. A, różne. Rolnik. Twój zawód tu jak się nazywa? Mój? No. Ten. Aktor. 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 Występujesz w filmach, tak? Ale też pierwszy zawód, pierwszy zawód, rolnik. Ale pierwszy, ja mówię teraz, jak ty pracujesz. A, to no. Teraz aktor. Ale kiedyś, jak byłem wielkowy, to rolnik. No wtedy rolnik, no. Rolnik. A rolnik szuka żony, jest taki program. Ja wiem. Może się zgłosisz. Już. A już ty nie rolnik, to już nie możesz. No. Kiedyś byłem rolnikiem. Orałem, brunowałem, siałem. Tak. Ja się zadam, Jarek, jedną rzecz. Mogę? Oczywiście, słucham. Co to jest siewienka? Siewienka? Tak. Nie mam zielonego pojęcia. Nie będę zgadywał. Zgaduj. Nie będę zgadywał. Nie. Siewienka to jest śliwka. Nie. A co to? Taki kubełek. Ja jeszcze mam na górze, tam na strychu,
Do siania zboża. A, no to mówiłem, no, do siania zboża. Nie, śliwko powiedziałeś. Ja powiedziałem śliwkę? Tak. A to pomyliłem się pewnie. Siewienka, to wsypujesz taki kubełek, wsypujesz zboże, idziesz i siuch. No, to ja wiem. Ja siałem z tego. No. Jak już podrosłem 13-14 lat, tam, to wiesz, już siałem. Ta ją na pasek bierze się od spodni. Są takie do uszy i wiesz, za uszy pasek się zaciąga od spodni. Mocniejszy, wiesz, przez ramię. Ja wiem, jak to wyglądało, Krzysiek. Krzysiek, a jeszcze powróćmy do tego, o twój przekaz do ludzi, bo jak wszyscy wiemy, zbliżają się wybory. Czym ludzie mają się kierować, na kogo głosować? No, dorać tym wyborcom. Nie będę doradzać. A czy dorać... Przepraszam, żeby... dajmy powiedzieć. Mhm. Nie przerywaj, Jarek. Przepraszam, Krzyśku. Proszę bardzo. Nie będę radzić. Nie mówię, żebyś ty wskazywał, na kogo mają głosować, tylko czym się kierować, kogo wybrać. Sumieniem, godnością i rzetelnością i sprawiedliwością. Każdy człowiek, mężczyzna, kobieta ma rozum, wolę i sumienie. I tym powinno się kierować. Nie patrzy, czy to z PiS, czy z PO, czy z innych partii. Już nie będę tu wymieniać partii reszta. Ale masz wolę, sumienie, godność, uczciwość, sprawiedliwość i głosuj na tego człowieka, który tobie podoba się, który będzie tobie pomagać w życiu i tak dalej. Że będzie iść drogą uczciwą i sprawiedliwą. Tak. Nie będzie oszukiwać, okłamywać ludzi. Ciebie. Jeżeli taki człowiek oszuka, a ja powiem dla wszystkich, że nie wybierajcie takich ludzi, kłamców, oszukanców, zdrajców i tak dalej. Nie. A jest takich dużo. Jest, ale nie wybierajcie takich. Dlatego, że oni tylko sobie rzepkę skrobią, a dla ludzi nie pomagają. Nie. Oni nie wiedzą, że to człowiek potrzebuje pomocy, inny i tak dalej. Nie wiedzą. Oni tylko kierują swoim sumieniem, godnością i uczciwością. I na co czekają? Żeby nachapać się pieniędzy, wyjechać do Ameryki, do Anglii, do krajów zagranicznych, a na Polskę włożyć wiadomo co. A tak Krzyśku, tak z czystej... Tak jak Tusk zrobił i zobaczcie, Tusk, premier przyszedł do studia na debatę, a Tuska nie było. Wymiguje się od pytań, bo boi się pytania od premiera naszego, żeby premier jemu nie zadał pytania jedne. Gdzie te pieniądze, co ty nachapałeś? Dlaczego? A mówiłeś w swoim expose Donaldzie Tusku, że podzielisz się, że dasz dla ludzi biednych, potrzebujących i tak dalej. Nie. Uciekłeś, uciekasz, bo ty jesteś i tylko uważasz ludzi z Niemiec, którzy z Polaków. Niemcy jeszcze dłużne dla nas dużo, dużo pieniędzy. Krzyśku, a tak z ciekawości, z czystej ciekawości ciebie zapytam. Nie musisz odpowiadać oczywiście. Czy ty masz swój typ? Na kogo będziesz głosował? Mam. Masz, tak? Tak. Nie powiesz? Nie. Każdy człowiek głosuje tak. Jak powiedziałem, sumieniem, godnością, uczciwością, rzetelnością. Ale śmiem twierdzić, że nie będzie to PO. Nie. Nie. Hołownia? Nie. Niepewna koło. Ja... Ale mam uczciwego człowieka, który dobrze robi i tak dalej. No to... I na tego człowieka zagłosuję. Cieszę się. I żeby on został nadal premierem, żeby on był
nawet prezydentem, żeby był. Żeby nadal był premierem? Premierem i prezydentem. Żeby był dalej, tak? Tak. Ale nie powiesz na kogo. Nie. To nie mów na kogo. I tym słowem zakończmy dzisiejsze nagrywanie i dzisiejsze ekspozycje. I głosujcie, raz mówię, z sumieniem, godności, uczciwości. Głosujcie, tak jak ja powiedziałem. Tak jak serce podpowiada. Tak. O. Bo serce u człowieka jest najważniejsze. Spójrzcie na obraz Matki Boskiej, Pana Jezusa Krzyż. I wiecie, Bóg, Pan honor, Jezus, ojczyzna. Pan Jezus do waszego serduszka powie, na kogo zagłosować. Czy ten człowiek jest uczciwy, czy nie. Tak. Wtedy zapyka serce mocniej, słabiej i tak dalej. Tak jak u mnie. Widzicie, ja wam nie kłamię, ale przyśniło się mnie Wojtek, że poszedł do nieba. I dzisiaj w nocy już nie przychodził. Nie. Widzisz? Czyli coś w tym jest. A tak się rozwiera Bogówka. Ja to lecę Bogówką otwarta. To on we śnie, Krzysiek, dał tobie znak, że już tam poszedł i jest wszystko w porządku. I żebyś nie płakał już po nim. Tak. No. Wojtku, dałeś mi znak. Przyjacielu, dałeś mi znak. Znak od Matki Boskiej. Matka z Boską przyjęła ciebie. Dziękuję jej. I Pan Jezus, i Bóg. Tam pomagasz. Pomagaj, Wojtku. Z całego serca. Pomagaj. Pomagaj. Znam. Mnie. Dobrze, Krzyśku, już nie płacz. Nie płacz, bo to... Ja nie rozpłaczę, moi. Ja wiem, że ty będziesz płakał cały czas. Całe życie płakałeś i będziesz płakał. Płaczesz i będziesz płakał. Nie wiadomo, kto po mnie wyleje. Ja będę... Do wiadra będę płakał. Tak będę łzy ronił po tobie. Po mnie? Tak. Co będziesz mówić? Co będę mówić? Tak. Gdzie jesteś, Krzyśku? Wróć! Wróć tu na swoje łóżko, do swego kubeczka, do kotlecików, bułeczek, martadeli. Wróć! A ty gdzie będziesz? Tam będziesz już. W niebie. W niebie. Razem z Wojtkiem. Razem z Wojtkiem. Cześć, bracie. Cześć, przyjacielu. I ja tu przyjdę, usiądę i z kim ja będę rozmawiał? Z kim? Ścianami. Ze ścianami, z obrazami. Z obrazami. Tylko to mi pozostanie. Pamiątka. Pamiątka. Niestety takie życie, Krzysiek. Przyjeżdż, otworzyć mi. A ja nie mam klucza i nie będę mieć. Ale będą leżeć tu. A tu będą leżeć, tak? Tak. Jak ja umrę, to ty weźmiesz ze sobą. Klucze? Tak. Ja nie chcę, Krzysiek. Absolutnie. Nie. Weźmiesz, bo dom musisz zamykać. I przychodzić, otwierać, wietrzyć? I modlić się tutaj. I tu modlić się? Tak. To ja tu może przyniosę ten... Krzyż? Krzyż i te, jak to się nazywa? Lichtarze? Lichtarze. Świece. I tu taki zrobimy ołtarz do modlitwy. I koronki. Tu będą tak jak na wioskach, pamiętasz? Przychodzili, siadali w koło wszędzie, w domach, tak? Po śmierci kogoś tam, bliskiego i modlili się, tak? Tak. No to ty też chcesz, żeby tak było tutaj? Jak chcecie. To twoja sprawa. No, żeby tobie lżej tam było, żeby Pan Bóg cię szybciej przyjął do niebios. Bram. Otworzył ci bramy. A nie, żebyś pod bramą stał, jak Wojtek. Zobaczymy, kto pierwszy, Krzysiek. Nie ma co gdybać. Może ty będziesz za mnie się modlił. A nie ja za ciebie. Nie, ja nie chcę, żeby ty już udasz. Nie chcę. Ale to... Zobacz. Ja wiem. Oglądasz tych złomiarzy? Tak. Tam taki był... Złomiarzy, wiesz, który? Najgrubszy. No to najgrubszy już nie żyje. A teraz wczoraj czytałem, że odszedł taki... To było takie małżeństwo i do niego mówili tata. Wiesz, który? Wiem. Taki z bródką. Zmarł, też nie żyje. Widzisz? Pokój jego duszy. Ja go lubiłem oglądać, bo fajny gościu. Ja też lubiłem. Już nie ma ich.
Są gdzieś, na innym programie pewnie idą. Nie ma, bo ja wszystkie programy przelatuję. Tak? Nie ma już. Już ten trzeci chyba zamknął już program. Ale to stare odcinki może jeszcze idą. Nie ma ani starych, ani... To nie raz ma. Tylko pokazali tego grubego, jak zbierał złom, jak wiesz, klął, jak wszystko. Mówią, a cholera! Dawaj prędze, dawaj, dawaj! Tak, przepraszam Panie Jezu, ale on tak mówił. Także tu nie ma znaczenia, Krzysiek, kto ile ma lat. Możesz ty odejść. Zgadza się, mogę zgadza ja się, Jarek, zgadza się. No. Zgadza się. O, ciasteczko sobie zjedz. Nie, ja ciebie chcę polecić. A ja dziękuję, ja nie jem takich rzeczy, Krzysiek. Ale to bezcukrowe. Ale ja nie chcę, naprawdę, mimo wszystko. Pokażemy, że bezcukrowe. Nie, pokaż pudełeczko. Bo zaraz dopisać o cukrzyk. Co zjada? Ciastka. I to z morelą. Morela, bez cukru. Masz sobie postaw i te możesz wcinać. Stosujesz się, patrzę, Krzysiek, trochę do tego. No. Stosujesz się do tych, żeby uważać, żeby jak najmniej cukru. Ja już nie kupuję cukru. No i bardzo dobrze. Bo ja... trzeba kupić cukru choć kilo, dlatego że do herbaty, do kawy. Ale masz, są takie... Nie mam tych już, nie mam. Nie masz? No to trzeba... Jak był ten, jak się nazywa, Tomek. No. To on sypał sobie. Bo cukru nie było czasami i sypał. Aha, dobra, to ja ci to załatwię. Ja ci kupię takie tabletki, żeby z cukru, że możesz słodzić. To wyczęstowałeś się, wiesz, no. Z takiego pudełeczka i... On jest jak cukier był. Wiesz. Załatwimy, Krzysiek, takie coś. Wiesz. Dobrze, to na zakończenie... Ja mówię, Tomek, nie wiesz tego. A co ja ci robię? No to idź, masz pieniądze, idź kup do sklepu cukier sobie. Mówię, normalny. Kilo, dwa, trzy... Poszedł do szafki i będziesz sobie sypę. Będziesz sobie... To byś mu nie zabrał. No. A to dla mnie jest, mówię. Dobra, siedź. No ja siedziałem po cichu. Patrzę, jednego nie ma, pudełko drugiego nie ma. Już całkowicie nie mam. Dobra. To dawno jest... nie mam. To co ty nic nie mówiłeś? To ty w ogóle teraz nie słodzisz? W ogóle. Ale to na zdrowie tobie. W ogóle nie słodzę. Tylko wychodzi. Ale tam to troszeczkę. Wiesz? Dobrze, Krzysiek, ja to załatwię, dobra? Wiesz, do kawy, do herbaty. Dobrze, Krzysiek. Parę tabletek wrzucę i taki, wiesz, lepszy smak daje. Wiem, o co chodzi, Krzysiek, dobra. Wiesz, całkowicie bez, powiem, tego cukru, nazwijmy cukier to. No. Mój. Nie smacz, ani herbata, ani jest taka... Wiesz. Dlatego są takie zastępcze zamiast cukru. No. Które słodzą. Dobra, załatwię. A to tak wygląda jak cukier. No ja wiem. Trochę i wiesz. Krzyśku, dziękuję ci za to expose niedzielne. Proszę bardzo. Wszystkim życzymy dużo zdrowia, wesołej niedzieli. I wesołej niedzieli właśnie. Pogodnego ducha, smacznego jajka. Obiadu i smacznego jaja, no. Wieczorem. Ugotujcie jajka. Smacznego. A to nie można sobie jajka ugotować? Można. Bez Wielkanocy? A dlaczego nie? Można. Zjeść jajka? Można, Krzysztof, wszystko można. Każdy dzień można jajka sobie ugotować i zjeść. Tylko nie swoje. Mężczyźni nie gotujcie swoich jajek. O, pamiętajcie. Nie swoje, cudze. Kurze. Do widzenia.